witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kapiromaniak i dzisiaj przeprowadzimy kolejny test petard. I zarazem recenzję i pokaz. No to dzisiaj bierzemy na ruszt petardy Explosive 6. Jak widzimy, jest to dość duża paczka. Nie ukrywam, że kupiłem je dlatego, przez pomyłkę właściwie, bo myślałem, że wykonałem one jeden duży huk, no przez niedoczytanie właściwie. Jak doszło, dowiedziałem się, że wykonują one 70 strzałów takich karabinek. No ale bardzo nie żałuję. Po otwarciu paczki zobaczyłem, że no to faktycznie one są dość duże. Trochę cyrkowic przypominają. No i dość widać wizualnie, no dobrze się prezentują, solidnie wykonane, lądy dość gruby. Nie wiem, co na środku, zastanawiam się, jak to tam 70 strzałów i czy to będzie głośno. Na instrukcji jest napisane: tylko do użycia na wolnym powietrzu, unikać przeszkód nad baterią. Bateria to jest niby, nie wiem, może to do góry dać. Położyć baterię na płaskim gruncie, stojąc z boku, zapalić koniec systemu inicjującego, ląd znaczy, i oddalić się natychmiast na odległość wynoszącą co najmniej 8 metrów. W przypadku, gdy wyrób nie zadziała, należy odczekać 15 minut, a następnie zanurzyć go w wiadrze z wodą. No to jest głupota. Wyprodukowano w Chinach, liczba strzału 70. No przekonamy się już za chwilę. No to zobaczymy na teście. Explosive 6. Was po pokazie. Petardy Explosive 6. Jest to karabinek. Teraz jestem już tego pewien. Wyobrażam sobie to zupełnie inaczej, bo przeczytanie tej instrukcji tu pisze, że to jest bateria. Bateria mi się kojarzy jednak z czymś, co leci w górę i wybucha. To był karabinek dość szybki, cichy, no po prostu średnio mi się podobał, ale ja z reguły nie lubię karabinków. Producent mówi, że było 70 strzałów. Nie jesteśmy w stanie tego policzyć, bardzo szybko wybuchały, więc musimy mu uwierzyć na słowo. Jakość wykonania jest dobra, znaczy bardzo dobra nawet, nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Cena za zestaw. Zobaczę na paragonie, ile kosztowało. Moment. Explosive 6, 8,11. No, 8,11 za... Ile ich tu było? Chyba nie strzeliłem. 6 takich karabinków to według mnie nie jest zbyt wiele, ale możecie mieć na to swoje zdanie. Moja ocena do tego typu petardy jest 6 na 10. 6 za... No po prostu efekt mi się średnio podobał. Ale ogólnie petarda jest fajna. Nawet polecam. Dziękuję za uwagę. Kapiromaniak.